Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Polska powinna w większym stopniu finansować inwestycje publiczne z własnych środków niż z funduszy Unii, podkreśla minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To założenie jest wykonalne, gdyż sprzyja temu szybkie tempo wzrostu gospodarczego oraz wyższe dochody budżetu państwa. Polska gospodarka rozwija się w tempie szybszym niż średnia krajowa. W tej chwili tempo rozwoju naszej gospodarki jest w okolicach 5%. No, naszym celem jest to, żeby w możliwie jak najdłuższym horyzoncie czasowym utrzymywać wzrost między 4 a 5%. Potencjał naszej gospodarki jest oceniany na około 3%. Nasz wzrost gospodarczy jest napędzany głównie przez dwa czynniki. Przez konsumpcję, popyt konsumpcyjny, a także dodatni bilans handlowy, jaki mamy, co jest wynikiem też dobrej koniunktury gospodarczej w całej Europie. Co troszkę niepokoi, to fakt, że malejący jest udział w naszym wzroście gospodarczym inwestycji, co może być sygnałem wskazującym na wyhamowanie wzrostu gospodarczego w latach kolejnych, a zarazem wyzwaniem dla państwa z punktu widzenia kształtowania polityki budżetowej w latach kolejnych. Szybki wzrost gospodarczy oraz uszczelnienie systemu podatkowego spowodowały radykalne zwiększenie dochodów budżetowych. Między 2015 a planujemy 2019 ten wzrost wyniesie 147,5 miliarda złotych, czyli mamy do czynienia z 40-procentowym wzrostem dochodów z podatków i składek. W tej sytuacji Polska musi coraz bardziej oprzeć się na własnych środkach, jeśli chodzi o inwestycje publiczne. Naszym priorytetem jest, abyśmy w mniejszym stopniu byli zależni od funduszy europejskich. Przygotowywali się na moment, kiedy będziemy bogatszymi i to jest absolutnie prawda, dlatego że już w tej chwili trzy regiony polskie, Mazowsze, Dolny Śląsk i Wielkopolska, przekroczyły poziom 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca. A to oznacza, że w terminologii unijnej przestają być regionami biednymi, a z tego też tytułu w przyszłości będą otrzymywały mniejsze wsparcie unijne. Udział funduszy Unii Europejskiej w inwestycjach publicznych w 2012 roku wyniósł 52%, a w tej chwili jest to na poziomie 30%. Dla porównania Grecja, która ma poważne problemy gospodarcze, finansuje swoje inwestycje publiczne prawie w 100% z funduszy Unii Europejskiej. To jednak przy zbliżającym się spowolnieniu gospodarczym może być bardzo niebezpieczne. Program Czyste Powietrze może objąć od 4 do 5 milionów gospodarstw domowych, podkreślał w Suwałkach premier Mateusz Morawiecki. Program zakłada m.in. wymianę pieców połączoną z termomodernizacją domów jednorodzinnych. Czyste Powietrze to rządowy program, który w zauważalny sposób ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Wśród naszych pięknych miast aż 33 miasta zaliczają się według metodologii Światowej Organizacji Zdrowia do jednych z bardziej zanieczyszczonych miast. Rzeczywiście smog, brudne powietrze, substancje szkodliwe są emitowane w za dużych ilościach, zarówno z tej tak zwanej niskiej emisji, czyli niskich kominów, jak i spaliny samochodowe. Dzięki programowi każdy obywatel przy wsparciu finansowym państwa będzie mógł zmodernizować ogrzewanie, ocieplić dom czy wymienić okna. Planowany koszt programu to 100 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Dzięki temu, że te środki i budżetowe, i unijne agregujemy, zbieramy je razem, możemy poprawić sytuację jakości powietrza w 4-5 milionów, ja myślę, że to będzie 5, a jak za 5 lat się okaże, że będzie 5 albo 6 milionów gospodarstw domowych. Z programu będzie mógł skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Będzie rozwiązywał problemy mieszkańców, będzie rozwiązywał problemy naszych rodzin, tak abyśmy płacili mniejsze rachunki za ogrzewanie, ale też żyli w zdrowszym środowisku, więc mamy tutaj synergię działań. Wysokość dofinansowania jest określona procentowo i uzależniona będzie od dochodów gospodarstwa domowego. Ta dotacja w zależności od dochodu jest tak sprofilowana, żeby mogła jakby dotyczyć jak największej ilości osób, ale też żeby można było z niej skorzystać w sposób najbardziej efektywny. Także do dyspozycji są pożyczki, bo może być taka sytuacja, że ktoś chciałby termomodernizować swój dom, chciałby wymienić źródło ciepła, ale nawet te 10% dotacji, bo najwyższy procent to jest 90% dotacji, ale te 10%
warto mieć. Jeśli go nie mamy, możemy skorzystać z pożyczki. Pożyczkę można spłacać nawet 15 lat na bardzo korzystnym procencie. Dzisiaj jest to 2,4%. O dotację na wymianę pieca czy termomodernizację budynku można ubiegać się od 19 września. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjenci mogą otrzymać dotację już w grudniu. Przyszłość Unii Europejskiej, współpraca gospodarcza i sytuacja polskich pracowników w Holandii to tematy, na które w Warszawie dyskutowali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Holandii. Okazją do rozmowy ministrów Polski i Holandii była 28. konferencja utrechcka. W Belwederze eksperci z obu krajów dyskutowali o współpracy dwustronnej i bieżących problemach Europy. Nasze kraje bardzo skorzystały na współpracy europejskiej. Chcemy współpracować we wszystkich obszarach. Czyli także w obszarze gospodarki. Polska i Holandia zgodziły się co do znaczenia jednolitego rynku. Stanowi on podstawę projektu europejskiego, przynosi istotne korzyści wszystkim państwom członkowskim. Holandia tych korzyści szuka poprzez ekspansję zagraniczną, także w Polsce. Na naszym rynku działa 2500 holenderskich firm. Niderlandy to największy inwestor, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce. Liczymy, że liczba tych firm będzie wzrastać, inwestycje będą jeszcze wzrastać. Holandia jest za to miejscem, w którym pracuje tysiące Polaków. Nie zawsze ich prawa są jednak szanowane, a mowa przecież o 300 tysiącach osób. To dane w szczycie sezonu. Zaapelowałem o podjęcie przez administrację holenderską aktywnych działań na rzecz walki z nieuczciwymi agencjami pracy. Ta nieuczciwość dotyka Polaków. W trakcie rozmów obu ministrów nie zabrakło tematu, którym dziś żyją instytucje europejskie. Mowa o praworządności. Jacek Czaputowicz przekonywał, że dyskusja w Radzie Unii Europejskiej na temat praworządności w Polsce powinna być wstrzymana aż do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Zwracałem uwagę na też pewne podwójne standardy dotyczące kwestii, w jakich Polska się znajduje, pewne mechanizmy, które występują w innych państwach, są krytykowane w Polsce. Z ust ministra spraw zagranicznych Holandii popłynął apel o jedność w obliczu kryzysu, z jakim zmaga się obecnie Unia Europejska. Jestem przekonany, że Europa musi mówić jednym głosem, bo inaczej nie będzie miała tego głosu wcale. Ale ten głos musi pójść w parze z tym, czego od Unii oczekują obywatele poszczególnych państw. To wizja przyszłości Europy, za którą opowiada się Polska. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś w Chorzowie z Portugalią. Mecz w ramach Ligi Narodów rozpocznie się o 20:45. Ostatni raz Polska zmierzyła się z Portugalią w 2016 roku. Wtedy przegraliśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy po rzutach karnych. Na pewno jest to jakiś dodatkowy smaczek, że w tym spotkaniu Portugalia wygrała z nami w takich okolicznościach, a nie innych i później została mistrzem Europy. Na pewno jest to dodatkowy smaczek, natomiast myślę, że już tyle czasu minęło i Polska jest troszeczkę w innym miejscu i Portugalia też i myślę, że to jest fajny mecz. Po prostu zostawmy go takim, jakim jest i nie doszukiwałbym się tutaj żadnego rewanżu. Teraz Portugalczycy będą musieli poradzić sobie bez Cristiano Ronaldo i Gonzalo Guedesa. Ja myślę, że Portugalia jest taką nacją, że ma wiele wspaniałych piłkarzy i Cristiano nie wystąpił w meczu z Italią i Portugalia zagrała bardzo dobre spotkanie. Wygrała to spotkanie na zaranie, nie tracąc bramki, tak więc my przede wszystkim podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika. Skład reprezentacji Polski nie jest jeszcze znany. Selekcjoner potwierdził, że biało-czerwoni zagrają czterema obrońcami. Na pewno wystąpimy od początku 11 zawodników. Jeżeli chodzi o sytuację z bramkarzem, jest to z góry ustalone, tak więc tutaj się nic nie zmienia. I na pewno jedna podstawowa rzecz, wystąpimy z czwórką obrońców. Pozostałe sytuacje. Spotkanie z Portugalią rozpocznie się o godzinie 20:45. Huragan Michael jako żywioł czwartej kategorii uderzył w wybrzeże Florydy. Prędkość wiatru sięgała w porywach 250 km na godzinę. Setki tysięcy osób zostało ewakuowanych. Władze informują o śmierci jednej osoby. W ostatnich godzinach wichura osłabła, nadal jest jednak bardzo groźna.
Gubernator stanu Floryda Rick Scott poinformował, że w rejony najbardziej dotknięte kataklizmem skierowane zostały już ekipy ratunkowe i techniczne. Według władz kilkaset tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Władze potwierdziły też śmierć jednej osoby. W miejscowości Greensboro zginął mężczyzna, na którego dom spadło drzewo. To najsilniejszy huragan, który uderzył we Florydę od 100 lat. Huragan Michael jest najgorszą burzą, jaką kiedykolwiek widziano na Florydzie i jedną z najgorszych burz, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie dla mieszkańców Florydy deklaruje prezydent USA Donald Trump. Niech Bóg was wszystkich błogosławi, to jest moje przesłanie. Jest za późno, by cokolwiek innego z tym zrobić. Wichura, której cały czas towarzyszą obfite opady, znacznie osłabła i jest już huraganem kategorii pierwszej. Meteorolodzy spodziewają się, że huragan nadal będzie tracił na sile i przekształci się wkrótce w burzę tropikalną. Ostrzegają jednak przed powodziami, gdyż wichura nadal będzie nieść ze sobą ulewne deszcze. W ciągu 64 lat po raz pierwszy coś takiego przeżyłem. Pracowałem dla firmy energetycznej, więc widziałem wiele burz, ale ten huragan był najgorszy, jaki kiedykolwiek widziałem. Zobaczcie, co zrobił. Wyrwał drzewo. Cieszę się, że wciąż tu jestem. Cieszę się, że przeżyłem. Na całej Florydzie obowiązuje stan wyjątkowy. Meteorolodzy prognozują, że w poniedziałek rano Michael może zbliżyć się do wybrzeży Irlandii. Rumunia jest zaniepokojona zwiększoną aktywnością Rosji w regionie Morza Czarnego. Sytuacja zmieniła się drastycznie w ostatnim roku, mówi minister obrony tego kraju. Rumunia alarmuje, że Federacja Rosyjska wykorzystuje Morze Czarne, by demonstrować swoją siłę we wschodniej części Morza Śródziemnego. Szef rumuńskiej dyplomacji zapowiedział, że po objęciu rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w styczniu 2019 roku jego kraj będzie koncentrował się m.in. na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa i zwalczaniu gróźb konfliktu hybrydowego ze strony Rosji. Jeszcze w tym roku rząd w Bukareszcie zamierza ogłosić dwa duże przetargi na sprzęt wojskowy poza ogłoszonymi już planami zakupienia myśliwców i innego sprzętu. Bukareszt od 2 lat spełnia wymóg NATO przeznaczania co najmniej 2% PKB na obronność i chce się tego trzymać. Rumunia jest jednym z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego obok m.in. Polski, które zwiększają swój budżet wojskowy. To element strategii NATO polegającej na stosowaniu polityki odstraszania wobec agresywnego postępowania Rosji. Zwiększone wydatki są głównie przeznaczone na unowocześnienie uzbrojenia. Wiosną Bukareszt podpisał umowę na dostawę amerykańskich rakiet Patriot w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej. Rumunia zgodziła się także na rozmieszczenie na swoim terytorium elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Więcej o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Joanna Wysocka, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj nad przeważającym obszarem Europy będzie dominować układ wysokiego ciśnienia. Zaś na południu i zachodzie kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany wyż, który przyniesie ze sobą ciepłą masę powietrza. We wschodniej i środkowej części Europy będzie dzisiaj bardzo słonecznie, a na zachodzie i południu dużo chmur i opady deszczu. Na północy Rosji będzie także padać śnieg i tam będzie najniższa temperatura, 12 stopni, a najcieplej będzie w Marsylii, 25. W Polsce zapowiada się kolejny piękny dzień, w całym kraju dużo słońca. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, w Małopolsce 22 kreski, przy wschodniej granicy 19, a w centrum zobaczymy 20-21 stopni. Będzie wiał słaby wiatr ze wschodu i południa. Ciśnienie troszkę wzrośnie i wyniesie 1025 hektopaskali. A teraz zapraszam na szczegółowy przegląd regionów.